odcinek opowiada o zwyczajnych ludziach. Brudno jest takim cmentarzem. Większość tu pochowanych to nie osoby z podręczników czy pierwszych stron gazet. Tacy ludzie zwyczajni zupełnie. Czasem się mówi wręcz o nich szary człowiek. Czy o kimś takim można opowiedzieć coś ciekawego? Każdy z nas jest gdzieś tam na swoim prywatnym odcinku malutką cząstką historii. Nieraz bierzemy bardziej czy mniej świadomy udział w wydarzeniach, które potem okazuje się trafiają do podręczników. A czasem po prostu historia nas ogarnia, zabiera, wrzuca gdzieś w jakieś wydarzenia i czasem nam się udaje wyjść z tego z życiem, a czasem nie. Ten odcinek to jest kilka szkiców takich króciutkich opowieści o zwykłych ludziach gdzieś tam, przeważnie bez własnej woli, uwikłanych w historię. Kwiecień 1969 roku. Jedna z chyba najdziwniejszych absolutnie katastrof lotniczych w historii Polski. Samolot lotu lecący z Warszawy do Krakowa nie trafił w Kraków. Rozbił się zupełnie gdzie indziej, na zboczu Policy koło Zawoi. I tu jest jedna z ofiar tego lotu, 24-letnia. Nic nie wiadomo. Wiadomo, że pierwszy pilot miał zawał, ale żył. Żył, kiedy samolot uderzył w zbocze góry. Już się dziwnie zaczęło robić podczas tego przelotu, bo na przykład kilkakrotnie załoga meldowała przelot nad latarnią, nad radiolatarnią w Jędrzejowie, podczas gdy samolot był już zupełnie gdzie indziej. Badano sprawę bardzo poważnie. Były hipotezy, że samolot miał zostać porwany i leciał do Wiednia. Rzeczywiście leciał nisko, rzeczywiście były jakieś problemy z lokalizowaniem tego samolotu. Służba bezpieczeństwa prześwietlała bardzo szczegółowo pasażerów, personel. Nikt im do tej hipotezy nie pasował. Po długim śledztwie oskarżono kontrolerów ruchu z lotniska w Balicach. I może tak było. Taka okropnie polska historia. W Balicach uruchomiono tego dnia nowy radar, do którego obsługi nikt nie był przeszkolony. W dodatku sam producent miał poważne wątpliwości, czy tego typu urządzenie może być stosowane do nadzoru ruchu lotniczego, bo te radary były przeznaczone do śledzenia jednostek morskich. Samolot uderzył w zbocze w momencie, kiedy piloci otrzymali wyraźną komendę z kontroli lotów w Balicach. Widzimy was, wykonujcie ostry skręt w lewo. Końcówka 1943 roku to w Warszawie okres dzikiego terroru.
pojawia się coś, czego nie było wcześniej. Masowe, publiczne egzekucje. Nowy dowódca SS i policji, Franz Kutschera, usiłuje zastraszyć miasto. I tu jedna z ofiar takiej egzekucji, na Lesznie 5. To jest historia na naprawdę sensacyjny film. Sensacyjny film z bardzo smutnym zakończeniem. Ksiądz Tadeusz Puder był z pochodzenia Żydem. Lojalnie czekał z ochrzczeniem się na śmierć ojca. Potem przyjął chrześcijaństwo, wstąpił do seminarium. Nawet można powiedzieć, że robił karierę w kościele swego rodzaju, bo studiował później w Rzymie. Bardzo dobrze się to wszystko układało. Przychodzi II wojna światowa, przychodzi okupacja. Ksiądz Puder, tu na tym zdjęciu tego dobrze nie widać, tak mi się wydaje, ale miał podobno bardzo charakterystyczne semickie rysy i nie nadawał się do tego, żeby samodzielnie chodzić po ulicy. Ukrywano go, ukrywały go siostry rodziny Marii w Pudach. Doniósł na niego najprawdopodobniej inny ksiądz. Został przez Niemców aresztowany. I tu się już sensacyjnie zaczyna, bo ksiądz symulował chorobę. W więzieniu mokotowskim, gdzie był przetrzymywany, symulował chorobę. Udało mu się dostać do szpitala. Do szpitala Świętej Zofii na Żelaznej. Księdzu się udało zorganizować ucieczkę, przedostać się dosłownie parę kroków za mur dzielący Żelazną. Tam do dziś jest zgromadzenie sióstr rodziny Marii. Przeniesiono go stamtąd później z powrotem do Płód, tam gdzie się ukrywał wcześniej. I tam się bezpiecznie przechował. 17 stycznia Niemcy opuścili lewobrzeżną Warszawę. Następnego dnia, 18 stycznia 1945 roku, ksiądz się wybrał na drugi brzeg. I tam na Marszałkowskiej jego i grupę innych przychodniów potrąciła radziecka ciężarówka. Parę dni później zmarł w szpitalu. Niesamowita historia. Przez te parę strasznych lat okupacji udawało mu się przetrwać, skutecznie ukryć. Tak się mówi. Przepłynął morze i utonął u wejścia do portu. Państwo niewiadomscy, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Tak jest napisane na medalu przyznawanym przez Yad Vashem, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. I tu małżeństwo odznaczone tym medalem. Bardzo wielu Polaków działających w takich warunkach, jakie były u nas w czasie okupacji, gdzie groziła kara śmierci za wszelką pomoc Żydom, ten medal otrzymało. I takim chichotem historii jest dla mnie to, czego tu dokładnie nie opowiem, bo by zajęło nam pół godziny. W pierwszej turze w 1966 roku otrzymało ten medal 10 osób, między innymi profesor Bartoszewski. I znalazł się w tej grupie jeden człowiek z zupełnie innej bajki. Nie da się o wszystkich zmarłych nie mówić źle. Henryk Iwański. Człowiek, który sam siebie nazywał majorem. Majorem, zdaje się, ani nawet oficerem Wojska Polskiego nigdy nie był. On sobie po wojnie wraz z grupą kolegów zmajstrował, zbudował swoją piękną, okupacyjną historię. Panowie nawzajem świadczyli o sobie, że gdzieś się tam przy jakichś bohaterskich akcjach spotykali. Jeśli wierzyć Iwańskiemu i jego kolegom,
właściwie niemal oni sami ratowali Żydów w warszawskim getcie. Gigantyczny, wagonami dosłownie, szmugiel żywności, szmugiel broni. Oni podobno też walczyli w powstaniu w warszawskim getcie. Dopiero niedawno się zaczęło okazywać, że to wszystko zostało zmontowane perfidnie, cynicznie przez grupę ludzi, którzy nic takiego nie robili. Ale tu autentyczni sprawiedliwi. Charakterystyczna kwatera żołnierzy radzieckich. Niezależnie od tego, jak nam się kojarzy Armia Czerwona, bo w Polsce niespecjalnie, ja patrzę na to trochę też inaczej. Zwykli ludzie zagarnięci przez historię. Przecież nikt z nich nie chciał, nie planował tutaj gdzieś zginąć. Leży ich tu 162. Zwykli ludzie. Dobrzy, źli. Ofiary historii. Tu jest napisane 17 lat. Emil Barchański zmarł przed 17 urodzinami. Najmłodsza ofiara stanu wojennego. Uczeń liceum Reja, prowadził aktywną działalność opozycyjną podczas stanu wojennego. Brał udział m.in. w oblaniu czerwoną farbą pomnika Dzierżyńskiego na dzisiejszym Placu Bankowym. Aresztowany przypadkiem, to znalazł się gdzieś, gdzie może nie musiał być, w drukarni drugiego obiegu. Zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa. Bity, zmuszany do składania fałszywych zeznań. On te zeznania odwoływał później w sądzie. Przed rozprawą, na której miał być świadkiem w procesie tych właśnie drukarzy, zaginął. Znalazł się później świadek, który mówił, że kąpał się w Wiśle, prawdopodobnie wskoczył za topiącym się psem. Matka Emila mówiła, że miał hydrofobię. Panicznie bał się wody, nigdy się nie kąpał, nie chodził na basen, nie kąpał się w morzu. No i znaleziono go, utopionego. Najmłodsza ofiara. Napisane jest: na nagrobku zginęła w czasie nalotu. I to nic nadzwyczajnego tutaj, tylko data tego nalotu jest trochę dziwna. 20 sierpnia 1942 roku. My już dziś wiemy. O tym się przez lata jakoś tak mówiło półgębkiem. Bardziej nie mówiło niż mówiło. Warszawa w czasie II wojny światowej była dość poważnie bombardowana podczas okupacji przez lotnictwo radzieckie. To się tak wydaje. No jakieś tam naloty były. Po stronie polskiej ponad 1000 ofiar. Ponad 300 zniszczonych doszczętnie budynków. Warszawa naprawdę ucierpiała. Miasto było przerażone. Rosjanie bombardowali przeważnie nocą. Były częste takie sytuacje, kiedy ludzie mający gdzieś pod miastem, pod Warszawą, jakichś krewnych, znajomych, ewakuowali się na noc, wyjeżdżali z Warszawy z obawy przed nalotami. Ten nalot 20 sierpnia objął też Targówek. Tutaj kilkanaście bomb spadło. Były liczne ofiary. Wielu tu powstańców, oczywiście bardzo, bardzo wielu. A ten należy do moich absolutnie ulubionych
Choćby z powodu tego, co mu żona po śmierci napisała na nagrobku. Ja znam na pamięć, nie muszę się odwracać. Tam jest napisane: dowódca 4. Brygady Stare Miasto. No myślę, że nie trzeba specjalnie znać historii powstania, żeby wiedzieć, że taka jednostka nie istniała. A Karol Roman Aksenow to jest w ogóle piękna, pełnokrwista postać. Człowiek ze Starówki. Dla nas dziś to nie brzmi jakoś szczególnie przerażająco, ale przed ostatnią wojną Stare Miasto, tak jak i Powiśle, dziś też zupełnie inne, nie było strasznie ekskluzywną dzielnicą. To był teren raczej taki lekko zaniedbany od strony substancji, ale i moralnie też często. Aksenow był człowiekiem dość pasującym chyba do tamtejszego ówczesnego środowiska. Jeden ze starych powstańców, mówiąc kiedyś o nim, powiedział wręcz: no to taka szemrana trochę postać. Człowiek, który nie ustrzegł się w życiu drobnych konfliktów z prawem, różne rzeczy robił, z niejednego pieca chleb jadł. Przychodzi okupacja, Aksenow ponoć handlował trochę bronią, ale też miał trochę jakichś zatargów z policją kryminalną, czyli tak mniej więcej po swojemu. Ale wybucha powstanie, Aksenow walczy jako dowódca plutonu, nie brygady, plutonu, w 101 kompanii batalionu Bończa. Jest bardzo dzielnym człowiekiem, świetny strzelec. Świetny strzelec. On w ogóle mówił zawsze, że prowadzi z Niemcami swoją prywatną wojenkę, bo ma z nimi porachunki. Więc po służbie zdarzało się często, że brał karabin i szedł sobie gdzieś tam trochę prywatnie zupełnie postrzelać do Niemców. Ponoć jeszcze dzień przed śmiercią położył kilkunastu na moście Kierbedzia. Był dowódcą barykady, nazywanej zresztą od jego pseudonimu barykadą malarza. Przypisuje mu się też zniszczenie czołgu. Zginął w obronie budynków PKO na Gnojnej Górze 18 sierpnia 1944 roku. Fantastyczna, pełnokrwista postać. Żona mu napisała: dowódca 4. brygady.